dobry, witam wszystkich serdecznie w niedzielny poranek i chciałbym podzielić się fragmentem dzisiejszego tekstu kazalnego, który jest zapisany w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 12 rozdziale od 9 wiersza. Lecz powiedział mi, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem osiąga swój cel w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego upodobałem sobie słabości, obelgi, niedostatki, prześladowania i uciski z powodu Chrystusa, bo gdy nie domagam, wtedy jestem mocny. Moi drodzy, ten dzisiejszy tekst mówi o chlubieniu się, o tym, czym się chlubić. I gdy my słyszymy słowo chluba, chlubić się, to bardziej pasuje nam nieco współcześniejsze słowo chwalić się, imponować. No właśnie, czym my dzisiaj imponujemy? Czym my się chwalimy? Są różne sposoby. Ja na przykład ubrałem się dzisiaj w garnitur i muchę i w białą koszulę. To mi się zdarza niezwykle rzadko, no bo może chcę się chlubić swoim strojem. A może najzwyczajniej w świecie za chwileczkę wybieram się na wesele, na ślub przyjaciela i powiem tak, nie widzieliście jeszcze mojej żony. Są inne sposoby też, żeby się chlubić. Specjalnie za moimi plecami jest monitor komputera z uruchomionym profilem facebookowym, bo media społecznościowe, czy Facebook, czy Instagram, czy inne, służą temu, żebyśmy się też chlubili, chwalili, żebyśmy imponowali innym. Jest sezon wakacyjny, ileż to zdjęć z wakacji Facebook musi pomieścić i filmików różnego rodzaju, żebyśmy mogli pokazać naszym znajomym, że byliśmy w ciekawych miejscach, że przeżyliśmy coś wspaniałego albo zjedliśmy niezwykły posiłek. No i czekamy oczywiście na kciuki uniesione w górę, na lajki, bo chcemy się pochwalić, chcemy zaimponować, no, żeby nam najzwyczajniej w świecie zazdroszczono. To jest między innymi funkcja mediów społecznościowych i wydaje się, że ona się w tym zakresie świetnie realizuje i sprawdza. Moi drodzy, a Paweł pisze, no tak, mamy się chlubić, ale pisze paradoksalnie o swoich słabościach, o tym, że cierń został wbity w jego ciało i wielokrotnie prosił Pana Boga o to, żeby go usunął, żeby mógł skuteczniej służyć, zwiastować, a jednak Pan Bóg mu odmówił. Dlatego chlubi się słabościami, chlubi się tym, że był więziony, tym, że był ukamieniowany, że był chłostany, czyli generalnie cierpieniem. Chlubi się czymś, co raczej nie imponuje, a budzi współczucie. Czy my chlubimy się czymś, co budzi współczucie, naszą słabością? No, podobno takim hobby narodowym, czy cechą charakterystyczną narodową, polską jest to, że narzekamy, że jak Polak z Polakiem się spotyka, to jeden mówi, co tam u ciebie nowego? A, nic nowego, stara bida. Więc ten drugi odpowiada, a, stara bida nową pogania. Więc często też narzekamy, ale z drugiej strony też lubimy imponować, też lubimy się chwalić. Jeśli sąsiad wybuduje dom, no to świetnie, gdybyśmy mieli większy. Jeśli sąsiad kupi samochód, jeszcze lepiej, jeśli nasz będzie bardziej prestiżowy. I tak dalej, można tutaj byłoby te przykłady mnożyć praktycznie w nieskończoność. Tym się chcemy chlubić, ale słabością, chorobą, bólem, cierpieniem, kłótniami, czy niepoukładanymi relacjami w rodzinie, tym się raczej nie chlubimy. To jest nasza słabość. No właśnie, nie chlubimy się i nawet monitor wygasł. Moi drodzy, słabością raczej się nie chlubimy. A Paweł pisze, że kiedy jestem słaby, jestem mocny, bo jest we mnie Chrystus i On działa, i On wzmacnia i wspomaga. I może tym, kim powinniśmy się chlubić, to Chrystusem. Nie samochodem, nie strojem, nie tym, jak mieszkamy, nie tym, gdzie podróżujemy i czego ciekawego doświadczymy, chociaż to jest też z pewnością ciekawe i intrygujące, ale na pierwszym miejscu, tak jak w pierwszym przykazaniu, ja jestem Pan Bóg, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Na pierwszym miejscu musi być ta chluba z Chrystusa, że On przychodzi do ciebie i do mnie w słabości, że nas wzmacnia, że my pogrążeni w grzechu pierworodnym otrzymujemy skierowane ku nam ramiona Chrystusa prosto z krzyża, który mówi, chodź do mnie. Chcę, żebyś żył, chcę, żebyś był szczęśliwy, ale nie z powodu
imponowania tym, co doczesne, ale z powodu doświadczenia wiecznego życia. I moi drodzy, gorąco i serdecznie na, może nie gorąco, bo dzień jest upalny, więc serdecznie przede wszystkim życzę tego, byśmy chwalili się Chrystusem, imponowali sobie Chrystusem, tym, że Go znamy, tym, że Go doświadczamy, tym, że przeczytaliśmy coś dobrego w Biblii, w Bożym Słowie i że tym możemy się podzielić, bo to czyni nas w słabości mocnymi. Gorąco, nie gorąco, za ciepło jest na gorące życzenia. Serdecznie tego z całego serca Wam i sobie życzę. Dobrego, błogosławionego dnia.